Cześć, z tej strony Marek i Edyta ze strony Góry Wolności. Moi drodzy, znajdujemy się w Wołosatem, przy pięknym miejscu, gdzie znajduje się czerwona kropka, a druga czerwona kropka znajduje się w Ustroniu, czyli ruszamy na główny szlak beskidzki. Więc zapraszamy do oglądania i do dołączenia do tej przygody. Główny Szlak Beskidzki to niewątpliwie jedno z największych marzeń osób, które chodzą po górach. Jest to przecież najdłuższy szlak, który znajdujemy w Polsce. I tutaj w zależności od pomiarów liczy on od 493 do 519 km. Kiedy startujemy od Bieszczad, Główny Szlak Beskidzki przechodzi przez Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce, przez Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Beskid Żywiecki i kończy w Beskidzie Śląskim w Ustroniu. A dlaczego wybraliśmy ten kierunek z Bieszczad w stronę Ustronia? Moi drodzy, pochodzimy z Edytą z Beskidu Śląskiego i dlatego o wiele lepiej psychicznie idzie się w stronę domu. Ale dość tego krótkiego wstępu, moi drodzy, wracamy na bieszczadzkie szlaki. Początkowo szlak z Wołosatego prowadzi nas asfaltową i szutrową drogą. Jest to niezły kawałek, bo liczy aż 8 km. Jednak nasze nogi mogą się już tutaj nieco rozgrzać, bo przewyższenie, jakie tu pokonujemy, to już 400 metrów. Po tej rozgrzewce możemy zatrzymać się na drugie śniadanie przed mocniejszym podejściem na rozsypaniec. I dotarliśmy do Przełęczy Bukowskiej. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce, dlatego że znajduje się taka biata, gdzie można sobie na przykład zjeść drugie śniadanie, ale także tam dalej jest punkt widokowy z granicą ukraińską. Wiele osób wie, że udaje się w tamto miejsce, by zrobić sobie zdjęcie już prawie przy granicy ukraińskiej, ale nie jest to tania zabawa, dlatego że mandaty mogą wynieść 500 zł bądź więcej. Więc jeśli już idziecie tam, to uważajcie na granicę, żeby przypadkiem nie dopłacić do biletu wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 5 minut powyżej Przełęczy wychodzimy ponad drzewa i zaczynamy widzieć piękno Bieszczad, ukraińskich oraz polskich. Jest to niesamowite, dlatego że w Bieszczadach jestem dopiero po raz drugi i po raz drugi na tej samej trasie. Jednak widoki naprawdę mnie już zachwycają. Docieramy w końcu na Połoniny. Widzimy już tutaj ukraińskie Bieszczady. I to jest dobry moment, by powiedzieć w ogóle, dlaczego idziemy Główny Szlak Beskidzki. Dlatego, że dla wielu osób GSB jest pewnym marzeniem. Ludzie, którzy chodzą po górach, no, chcieliby przejść na dłuższy szlak, który znajduje się w Polsce. I także poniekąd ten pomysł stał się marzeniem moim i Edyty. Ale stwierdziliśmy, że nie chcemy iść sami dla siebie, nie chcemy iść tylko po to, żeby dotknąć jedną kropkę i za 500 km drugą kropkę, ale żeby także pomóc innym. I tak wpadliśmy na pomysł, by uzbierać prezenty dla biednych dzieci za wschodniej granicy, czyli właśnie tam, z Ukrainy, dalej dzieci z Białorusi oraz Rumunii, w akcji, która jest prowadzona od 20 lat, czyli prezent pod choinkę. I pomyśleliśmy, że zaryzykujemy i warto realizować swoje marzenia i postanowiliśmy, że chcemy zebrać pieniądze na 500 paczek, czyli tyle, ile liczy kilometrów Główny Szlak Beskidzki. Jedna paczka wynosi 60 zł, więc łatwo policzyć 60 razy 500, że potrzebujemy 30 tysięcy złotych. Dużo, ale z drugiej strony, moi drodzy, pomyślmy o tych uśmiechach dzieci, kiedy dostaną te prezenty. Już dzisiaj, kiedy startujemy 30 lipca, uzbieraliśmy 1700 zł. To są już pierwsze uśmiechy na twarzy dziecka, czyli pierwsze prezenty, które trafią realnie do dzieci za wschodniej granicy. Więc jeśli chcecie wesprzeć tą akcję, tutaj znajduje się link, zrzutki, możecie wpłacić 5-10 zł, ile byście tylko chcieli. I akcja trwa do 30 listopada, więc zobaczcie jeszcze, jak pięknie tu wyglądają te Bieszczady i do zobaczenia. Moi drodzy, jesteśmy na Haliczu, najwyższy szczyt Bieszczad, jeśli chodzi o GSB, dlatego że Główny Szlak Beskidzki właśnie omija Tarnicę. Tak jest. Jeśli ktoś chce wejść, to może, tam jest niedaleko, ale jeśli chodzi o Bieszczady, to musimy powiedzieć, że bardzo przyjemnie się idzie. Wysokości zrobiliśmy 600 metrów, a tak naprawdę prawie tego nie czuć, więc polecamy, jeśli chodzi o góry, Bieszczady i tym podobne, można pochodzić z ładnymi widokami, tak jakie są przed nami.
Trawersując południowe zbocza Kopy Bukowskiej i Krzemia, dochodzimy do Przełęczy Goprowskiej. Po drodze mijamy niewielkie źródło, z którego raczej nie polecam korzystać, głównie ze względu na fakt, że powyżej źródła widziałem leżące chusteczki chiniczne, a to może oznaczać tylko jedno. Dlatego udając się w bardziej turystyczne miejsca, naprawdę nie warto oszczędzać na wodzie w plecaku i zabrać nieco więcej. Powiem wam pewną ciekawostkę. Ten projekt przygotowaliśmy tak naprawdę za jakieś 3 miesiące. Ostatnie 2 tygodnie to się cały czas stresowałem, bałem się, czy wszystko się uda, czy zdążymy, czy uda się pogoda. A dzisiaj jak startujemy, mamy przed sobą ponad 2 tygodnie wędrówki, 500 km, to czuję się jakbym po prostu pojechał na krótki urlop, jakbym pojechał w Bieszczady na 1-2 dni. I póki co czuję się taki jakby, że nie wiem co mnie czeka, choć w teorii wiem co mnie czeka, ale z drugiej strony chyba nastał taki spokój we mnie, może takie wyciszenie, że w końcu, że jestem na szlaku, mogę nie myśleć, mogę oddać się tej przyrodzie i także porozmawiać z wami troszkę przez ekran tego obiektywu. Pogoda jest piękna, ludzie uśmiechnięci na szlaku, więc mam nadzieję, że tak będzie cały główny szlak Beskidzki. No i dotarliśmy do miejsca, gdzie jest o wiele więcej ludzi, czyli Przełęcz Goprowska, a za nami znajduje się już Tarnica i lecimy dalej, moi drodzy. I teraz zapomniałem powiedzieć jedną ważną rzecz, na co zwrócić uwagę, kiedy idziemy ogólnie w Bieszczady, a tym bardziej na tą trasę. Wyłączyć dane komórkowe, dlatego że znajdujemy się blisko Ukrainy, no i zazwyczaj sieć przełącza się z Polski na ukraińską, a tam 1 MB internetu kosztuje 36 zł, czyli jeśli chcielibyście wysłać jedno zdjęcie zrobione komórką, na przykład mailem, to może was kosztować 100 zł, więc taniej byłoby nawet wydrukować to zdjęcie i posłać kurierem. Więc jeżeli idziecie tutaj w góry, to najpierw wyłączyć transmisję danych. Zasięg może być włączony, jeśli chodzi o odbieranie SMS-ów, to nie kosztuje, ale raczej nie dzwońcie i nie korzystajcie z internetu, bo może was to trochę nieco kosztować. No i za nami Przełęcz pod Tarnicą. Tutaj można by wejść na Tarnicę oczywiście, ale tam są kolejki jak Niegiewo normalnie, albo stęg na Rysy, więc po co się pchać, jak jest tyle ludzi. My tutaj skręcamy czerwonym szlakiem do Ustrzyk Górnych, więc czeka nas jakieś 2 godziny wędrówki. Miejmy nadzieję, że będzie troszkę mniej ludzi, troszkę więcej samotności, choć póki co tak się nie zapowiada. Od tego momentu idziemy już sami. Pożegnaliśmy się z moimi teściami, którzy szli z nami od Wołosatego. Teraz zmierzamy w stronę Szerokowierchu, gdzie planujemy także troszkę dłuższy odpoczynek, by nacieszyć się tymi bieszczadzkimi widokami oraz planować kolejne dni wędrówki głównym szlakiem beskidzkim. Teraz może jeszcze powiemy troszkę, jeśli chodzi o nasz plan, ile chcemy przejść i dlaczego nie chcemy na początku biec. Dlatego, że w teorii niektórzy pierwszy etap robią całe Bieszczady naraz, czyli od razu z Wołosatego idą do miejscowości Smerek. Ale myśmy sobie to podzielili, dlatego że chcieliśmy sobie te Bieszczady potraktować jako taką pewną rozgrzewkę, ale także miejsce, gdzie możemy się zatrzymać na spokojnie, gdzie możemy sobie usiąść, poleżeć, popatrzeć na Bieszczady, bo rzadko tutaj po prostu bywamy, a ewentualnie kilometry nabijać już gdzieś tam w Beskidzie Niskim, albo ewentualnie no już gdzieś tam przez miasta, jak pójdziemy na przykład przez Jordanu, więc tutaj Bieszczady robimy sobie nieco krótsze etapy, a bardziej widokowe i takie duchowe, można powiedzieć, takie przeżywające, a później będziemy gdzieś tam więcej kilometrów robić po drodze. I my po krótkiej przerwie za masywem Szerokiego Wierchu. Teraz lecimy już w dół właśnie do Ustrzyk Górnych. Tutaj 1,5 godzinki, raczej już tylko w dół, troszkę lasem, mniej widokowo, ale mamy nadzieję, że jeszcze zdążymy na chwilę dzisiaj pomoczyć sobie nóżki w Wołosatce, bo godzina jest wczesna. No i zjemy sobie też coś dobrego na obiad, ale zobaczcie, jak ten szlak przebiega, a już w końcówce dzisiejszego dnia. I dotarliśmy do Ustrzyk Górnych, czyli zaczyna się już turystyka, zaczyna się trochę tłoczno, i samochody, i ludzie. My zmierzamy teraz na swój nocleg.
ale my się jeszcze z wami nie żegnamy, bo pójdziemy razem na obiad, znaczy ja z Edytą będę jadł, wy będziecie patrzeć. No, a jeszcze poopowiadamy sobie parę rzeczy, jakie mamy plany na jutro i także co przed chwilą powinniśmy dostać od kuriera, więc zostańcie z nami. Zapraszam na kącik kulinarny. No. I zamówiliśmy sobie badek. Ja mam ser smażony. 20 zł to w sumie dość duża porcja. A Edzia zamówiła sobie, co to jest? Placek po Beskidzku. Nie wiem, czy widać? Po Bieszczadzku. Nie, po Bieszczadzku. Nie, ale musimy powiedzieć, naprawdę w sumie bardzo fajna miejscówka tu jest. I w miarę tanio, biorąc pod uwagę, że jest to miejsce bardzo turystyczne i bardzo wypadowe. I oczekiwałem tak naprawdę taki mały krążek tego sera, jest go dużo. Więc kurier jeszcze nie przyszedł, więc nie mogę wam powiedzieć, co mi przyszło. Kuriera nie mam. Więc my sobie teraz zjemy. A później może jeszcze pokażemy tutaj w ogóle, jak wygląda ten kemping. Więc życzę nam smacznego. To koniec kącika kulinarnego. Siedzę w pokoju, to że tak powiem typowo standardowe. Dwa łóżka, jakaś tam szafa. Jest trochę na poddaszu, więc jest troszkę ciepło, ale ogólnie rzecz biorąc, no spało się w miarę dobrze, więc 45 zł za osobę, nie jest to drogo, biorąc pod uwagę, że tutaj jak najbliżej Wołosa tego nie ma żadnych prawie noclegów. Jedyny problem jaki jest, no to ewentualnie duży brud w łazienkach, ale to, że tak powiem, chyba bolączka prawie każdego kampingu. No ja jestem po prysznicu, tutaj w skrócie zobaczcie, jak tutaj wygląda obiekt. Tutaj są łazienki męskie, prysznice i tak dalej. A tutaj właśnie jest, nazwijmy to pralnią, bądź suszarnią, gdzie właśnie będziemy sobie wybrać rzeczy z dzisiaj. Bo ważne jest to, by mieć na bieżąco wszystko czyste. Idziemy teraz do recepcji, dlatego że przyjął kurier. Kurier do mnie przyjął w Bieszczady. Dlatego, że jak już mówiłem, poprzez pandemię wiele rzeczy się te poprzestawiało i rzeczy, które miałem dostać wcześniej, no niestety nie dostałem, a które się na szlaku przydadzą. Jest szczególna paczka, którą czekałem naprawdę bardzo, bardzo, więc za chwilę zobaczcie, co to jest. I jest, moi drodzy, duża paczka, ale ważna paczka. Ach, Warszawy. Jeżeli ktoś już kojarzy na przykład niektóre loga firm górskich. A, może trzeba to stworzyć z tej klapy. To może już się domyślę, co to może być. Nie jest takie łatwe otwierać 5-złotówką. Towar wart parę tysięcy. No. Już blisko. Tak. Tu jest. Też. I. Soki. Wow. Śpiwory. Ależ piękne kolory. Ja nie mogę. Są oczywiście ubranka takie. Kompresyjne. Mamy jeden śpiwór. Ale piękny kolor. I dwa takie. Ja może to gdzieś indziej rozłożę i wam pokażę, jak to wygląda. Trudno tu znaleźć miejsce, żeby dobrze to zaprezentować, bo potrzeba dużo miejsca. Dlatego tak, drodzy, mamy śpiwory. To jest pierwszy śpiwór. O. Będzie taki dość, nie wiem czy potężny, jest na środku. Można sobie wskoczyć do środka. Jest tu w miarę czysto, więc się nie boję. O! Jest to śpiwór polskiej firmy Aura. Bardzo taki elegancki. A dodatkowo można się trochę poczuć jak, wiecie, taka larwa trochę, albo dżownica, nie wiem co to jest. Ale ojejku, ale jest ciepły, naprawdę już jest cieplutki.
To jest jakby jeden i to jest w ogóle prototyp tak naprawdę, on jeszcze nie jest w sprzedaży. Jak go wam pokazuję. I jeszcze jest jeden. Ładniejszy kolor. Taki jest ni to bordo, ni to jakiś, nie wiem, bym powiedział kolor czerwony. Ale to już jest śpiór tradycyjny, czyli rozpinany na całej szerokości. O, pyk. I tu się potem zapina spokojnie do góry i też może spada, ale jest ciepły. Oj, no więc dlaczego tak czekaliśmy na te śpiwory? Dlatego, że za niedługo czekają nas biwaki pod gołym niebem w hamakach i chcieliśmy, żeby po prostu było ciepło i dlatego napisaliśmy właśnie do polskiej firmy Aura, kiedyś Yeti, czy by nam nie pomogła, ale nam pomaga. Więc będziemy testować, będziemy sprawdzać, no i w trakcie będziecie widzieć, jak te śpiwory się sprawują. No i my już przygotowani na jutro, siedzimy sobie na takiej ławeczce zaraz przed tutaj hotelem górskim. No i jutro kędziel na rozruch. Idziemy sobie dokąd? Do Smerka. Tak jest, więc jutro mamy jakieś 24-25 km. Tak jak mówiliśmy, na spokojnie te Bieszczady chcemy, żeby je trochę doświadczyć. Fajne miejsce tutaj, jeśli chodzi o hotel górski czy o camping, więc polecamy, więc teraz to troszkę jeszcze statystyk. No i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli chodzi o podsumowanie tego dnia, to przeszliśmy wtedy 23 km i ponad ledwo 800 metrów przewyższenia. Trasa zajęła nam jedynie 6,5 godziny i może gdybyśmy się uparli, to poszlibyśmy dalej i doszli na przykład do brzegów górnych. Jednak my postanowiliśmy, że będziemy nocować w Ustrzykach Górnych w kempingu przy hotelu górskim PTTK. Jeśli chodzi o samą trasę z Wołosatego do Ustrzyk, no tutaj nie mamy żadnych punktów gastronomicznych, więc cały prowiant i wodę lepiej mieć ze sobą w plecaku. No, znajdujemy w teorii dwa źródła po drodze, ale ja naprawdę nie jestem do nich przekonany, ale jak się to mówi, do odważnych świat należy. Warto też rozważyć sobie może wygodę na pierwszy dzień, jeżeli na przykład śpimy w Ustrzykach Górnych, to możemy na przykład zostawić część swoich rzeczy z plecaka w tym miejscu, gdzie nocujemy i pójść po prostu z lżejszym plecakiem. My tak zrobiliśmy i szczerze powiedziawszy nie żałujemy, może ktoś, nie wiem, uważa, że oszukiwaliśmy, ale my się tak nie czujemy. Jeśli chodzi o ten śnieg, jest naprawdę bardzo ładny widokowo i myślę, że warto naprawdę nie lecieć zbytnio, ale jednak poczekać, popatrzeć na te piękne miejsca, przejść szybko okolice Tarnicy i położyć się gdzieś na Połoninie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, życzę wam dobrego tygodnia, no i zapraszam na kolejny odcinek z Bieszczad już za tydzień. Cześć!